Cześć wszystkim! Znowu poziom 7. Dalszy ciąg Hej Pillars there. of Eternity. Dobra. W ostatnim odcinku mieliśmy zwiedzić tą jaskinię. Więc zróbmy to. Okej. Już tak od razu. Autopauza, początek walki. No chyba nie bardzo. Dobra, rzućmy się na te zaradnikowce. No i raczej nie powinny stanowić dużego problemu. Ty już strzeliłeś, to rzuć. Dobra. Tak, podoba mi się ta muzyka. Ta ścieżka bardzo podobna do Baldursa. Just say the word. W Baldursach też mi się ta ścieżka podoba. Dobra, co my tu mamy? Parę... Hey there. Parę różnych rzeczy. O, Learymen! Learymen. Tak, to już te... To już te... to są te... Tak, jak to nazywa się, ruiny, które już zwiedziliśmy. Jak najwidoczniej widać. Ta jaskinia należy również do nich. Ta... To leży, zaraz będzie martwy. Ale chyba tutaj nie będzie żadnego przejścia do właściwych ruin. Sure. Zaraz zobaczymy. Dobra, tam jest kolejny troll. Czy tutaj będzie więcej zarodników? Dobra. Wow, przewrócił paladyna. Nie wiem. Hey there. Dobra robota. Po kolei będzie, nie będziemy mieć. Korzystamy w ten sposób w pełni z bonusów paladyna do drużynowej celności. I zobaczmy. Sure. Czy nie ma tutaj czegoś ukrytego. Jest. Pułapka. Coś jeszcze poza tym? Chyba nie. That'll do to szybciutko. Co my tu mamy? Premia obława. Włącznie dla łowca. Modyfikuje obława. Okej. Okay. Możemy dać to Sagani. W jakim sensie modyfikuje obława? Nie wiadomo. Obręcze te często mają właściwości magiczne. Nie wiadomo. Moglibyśmy je założyć zamiast tej kapoty. Ale chyba to jest fajniejsze. Skłębione płomienie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są jakieś schody. Just say the word. Ale chyba zawalone, tak. Yeah. Tutaj nigdzie nie dojdziemy. Dobra. Menpyw gra. Hey. Dobra, gdzie ty jesteś? Ty cię pobrukowali. Ruszaj się. Zanim ona zrzuci jakieś brzydkie rzeczy. Here's a lesson to be taught. Paladyn. Tak będzie musiał przepaść walkę, ale... Nic wielkiego. Tylko jakieś trucizny się nabawił. Osłabienia. Dobra. Co ona miała? Przebudzona Adra. Okej. Okay. Hey there. Tutaj jeszcze jednego trolla widzieliśmy. Bijmy go szybko. Ta paladyn się wyjdzie. On to nie ułożył. Aż go oślepić ma. Czy to przerwało walkę? Znaczy zwarcie? Chyba tak. Nie wiem czemu. A spoko. Dobra. I zobaczmy jeszcze tutaj. Co ukryliśmy? O, tutaj coś. Wygląda na jakiś skarbiec. Zobaczmy. Jako dostaliśmy opończe pomniejszych pocisków. Redukcja obrażeń, pomniejsze pociski minolety. Okej, to jest spoko. To możemy komuś dać nawet. Just say the word. Redukcja obrażeń jest mniej ważna, ale te pomniejsze pociski są spoko. 3 razy przed odpoczynkiem.
co ty masz? Intelekt plus 2, tobie nie chcę zabierać, to masz percepcję plus 2. Może wiecie co, może użyjmy tego na niej. Wola, refleks. Tak, to zostawmy na razie. Hey there. Dobra. Just say the word. Leave it to me. Zobacz, czy to się jeszcze mamy. Tylko solidny, fatowany pancerz. Nic ciekawego. Kości są częściowo przeżarte, pokryte są gęstym szlamem. Pewnie te trolle tutaj wrzucały te kości. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o to jaskinie. Nic wielkiego. Wynośmy się i idziemy w końcu do... Jak to się nazywało? Ale jak się nazywa ta lokacja? Już nie pamiętam. Dobra. Wybrzeże Wiązów. Dobra. Chodźmy. I właśnie. Tu jest coś, przez co musiałem się cofać ostatnie dwa odcinki. Twoja drużyna ma wysoki poziom jak na przygody w rozszerzeniu Wybrzeże Wiązów. Jeżeli wolisz krytyczną ścieżkę, może zostać przestawiona na wyższy poziom trudności, by stanowiła większe wyzwanie. Otrzymane nagrody dostaną takie same względy na wybraną opcję. Po dokonaniu wyboru nie można zmienić tego ustawienia. Pierwszym razem wybrałem wysoki poziom, bo pomyślałem sobie, co mi tam. Ale potem okazało się, że każdą walkę musiałem ze 3-4 razy powtarzać, więc nie było to dla mnie miłe. Miłe dla oglądania też by nie było, więc myślę, że tym razem postanę przy standardowym poziomie i nie będę się za bardzo wyrywał. Wiem, że... Yeah? Audra Arch, dead ahead. Okej, łuk kadrowy na południe. Tak, musieliśmy szukać łuku kadrowego z jej koleżką. Dobra, wiem, że w rozszerzeniu, znaczy w dodatku, Biała Marchia jest skalowanie poziomu, ale nie przypuszczałem, że gra również w trakcie gry sobie w środku gry postanowi sprawdzić poziom postaci i przeskalować. Więc coś ciekawego, aczkolwiek no dla mnie to skalowanie w ogóle się nie udało, ponieważ walki były zdecydowanie za trudne, więc zostaniemy przy standardowym. Dobra. Jakiś tutaj gość przyszedł do nas, Galf Moczymorda. Przybłągał się na teren warowni. Niepożądany gość. Chyba nie możemy nic z nim zrobić na odległość. Więc zostawimy tak. Dobra. Na południe jest jakaś adrowa struktura. Więc ją zwiedzimy. Dobra, przy okazji pomyliłem z tyrany. Nie wiem dlaczego zamienili przycisk do szybkiego zapisu. W tyrany to jest F6, tutaj F5. Będę zmieniał gry, to nie mi się mylić. Okej, dobra. Jest troll leśny. Żukadrowy. Tak, żukadrowy. Dobra. Może chcemy chyba otworzyć ogień do tego żukadrowego najpierw. Wy się tutaj ustawcie. I leśny czatownik. Ty będziesz musiał na pewno włączyć się tryb obronny. Dobra, my spróbujemy ich tutaj poczarować. Okej, tam jest jeszcze jeden troll. Dobra. My co chcemy rzucić? Ta Adragna, ona będzie nas denerwować. Więc myślę, że chyba rzucę sobie zbroję na ten początek. Dobra. O, już ktoś otrzymuje obrażenie. Nie wiem od czego. Zajmijmy się tą Adragną. Może. Przewróćmy ją, żeby nam tutaj nic nie rzucała. Możemy coś przywołać. Możemy przywołać figurki. To zróbmy to, bo ich całkiem sporo jest. Dobra. I tutaj niestety się dostał do zwarcia. Przywal mu grimoarem.
ty będziesz musiała go zasztyletować. Dobra, a lot przywalił mnie. Dobra, tak lepiej, teraz się przewaj. Możesz go ślepić, żeby za bardzo cię nie pocharatał. Dobra. Strzelaj do tej adragny. A lot to też strzelają, no to jest to bardziej niebezpieczne. Właśnie to zrobiła, będzie już dużo fajniej, dobra. Teraz zajmiemy się tym czatownikiem. Dobra. Ty miałaś te pomniejsze pociski mi na loty, tak. Cofnij się może. Może zwyłapca broń. Okej, okay, żuka za bardzo nie poradzisz. Okej. Okay. Jeszcze się tutaj na nas nie rzucają. Już może te pomniejsze pociski. Ty możesz rzucić coś. Możesz rzucić zamęt, co? Chyba w tej sytuacji będzie najlepiej. Okej. Ty już zasztyletowałeś tego trolla, to się za kolejnego. Dobra, ty możesz się tym żukiem od razu zająć. Alot, co ty dalej chcesz robić? Może strzelaj do tego żuka kamiennego, może się przekabacić. Dobra. Tutaj żuki padły. Zajmij się może tym czatownikiem. Okej. Niezłomny potrzebuje pomocy. Niech może użyje drugiego oddechu. A ty chodź tutaj mu też. Go ocalić, dobra. Okej, zdążył użyć drugiego oddechu, fajnie. To może niech się teraz wycofa. Dobra. Strzelajcie do niego. Ty kim jesteś, Paladyn? Przytanguję go. Dobra. Jeszcze jeden żuk po drodze został. To się nim zajmijmy. Dobra, wierzcie mi, jak grałem tutaj na tym poziomie, na tym trudnym poziomie trudności, to ta walka zajęła mi ze 3 razy. I naprawdę bardzo się musiałem starać, żeby przejść. Były te adragny ze 2. Leśnych czatowników też było chyba troszkę więcej. I wszystko jakby było silniejsze. Więc nie było to miłe. Okej, dobra. Kończy się już tam powoli zdrowie. Tak, niesłomny jak się walkę wpląta, to nadzwyczaj szybko ściąga bęcki. Ile ty masz odbicia? 60? No 60, to już tak mało nie jest. Zbroje też ma niezłą redukcję obrażeń, 12. To nie tyle co Paladyn bądź ten, ale nie wiem dlaczego on tak szybko bęcki ściąga. Że ogólnie ma mało wytrzymałości. Zobaczmy. Kondycja 13 też nie jest tak mało. Może po prostu kapłani mają mało wytrzymałości i mało zdrowia. Wygląda na to, że tak. Hey there. Dobra. Koniec biadolenia. Bierzmy się za odpoczynek. Właśnie, bestiariusz. Tutaj będziemy więcej spotykać tych żuków adrowych. Gdzie jest bestiariusz? Encyklopedia. Bestiariusz. Chcę zobaczyć to... O, Delegmana. Co to jest tak, to są pierwotni, to na pewno chcielibyśmy mieć. Ogrów też będziemy spotykać, to są dzicy. A te leśne... Leśne coś. No,
Nie widzę, gdzie to może być. Czatownik, leśny czatownik. To też są pierwotni. No to ustawmy się na pierwotnych w takim razie. Dobra. Pierwotni, redukcja obrażeń. O właśnie, ona ma tak dużą... ona ma tak dużą sztukę przetrwania, że masz drugi poziom. Tak. Tych bonusów. Może ona się ustawi może na dzikich. A resztę zobaczmy. Redukcja obrażeń. Ty też weź redukcję obrażeń. A ty też do pierwotnych. Nożnik leczenia. Dobra. Poczynek. Sagani podchodzi do ciebie i siada obok. Jej lis podąża za nią. Nie ma żadnego lisa. Even if you are putting one over on me, it's nice to have a hunting party again. Szukasz Persoka od 5 lat? 5 years for me. Must be 30 something for Ichimok. Niezwykła przygoda. It certainly started out that way. Ta? It's been a long hunt. A long time away from my family. Before, I'd crossed the tundra of Nasitok following caribou herds. I didn't want to leave Kalu and our children, but I was eager to visit lands my people rarely do. But 5 years without finding him. It's like 2 hours of necking. I'm ready to be done with it. Dlaczego musisz odnaleźć Persoka? Soul recovery is an old village tradition. We call it the Tarnek Ilitsok. Once in a generation, we seek the soul of a much respected and long dead village elder. We tell him what's changed in the village, how people remember him. The only other Tarnek Ilitsok during my lifetime happened when I was a girl, not long after Persok died. We feasted on blubber and fermented milk for a week, and we honored the chosen huntress as a hero. Okay. Then she left, and we returned to our duties. We still sang her name to the skies during festival season, but we otherwise didn't speak of her. Twoja wioska na pewno nadal o tobie pamięta, Sagani. Mimo, że to mówisz, ale nie oczekuję już moje imię. Będą wyśpiewać podczas zgromadzeń. It's not being forgotten by my village that troubles me. But sometimes I wonder how my husband and children remember me. If they think of me often. Najważniejsze jest, by do nich powrócić. Praktyczne podejście i prawdziwe słowa. Still, there's no point in dwelling on it. More often I find myself wondering whether Persok will remember us. You claim to see souls. What do you think? Do you remember your past lives? Ta, ale tylko fragmenty. Naprawdę? Jakie to uczucie? Dziwne, przez większość czasu czuję się, jakbym popadał w obłęd. Nie zazdroszczę. Chyba mam szczęście, że muszę się jedynie przejmować żywotem, przeszłym żywotem kogoś innego. Makes me wonder what Persok remembers about our village. Or if a turn at the wheel has yanked the details out of his mind like it does for most of us. Jak bardzo zmieniła się twoja wioska od czasów Persoka? Masuk is probably much the same as it was 100 years ago. We live between tundra and frozen forests, and the land takes as much as it gives. But our hardships bring us together. And the elders truly unite us. They keep the stories of past generations, and they guide us from season to season, through good years and lean. Ostatnio mieliśmy wiele dostatnich lat. Moje ciotki mawiają, że rzadziej dochodzi do konfliktów z sąsiednimi wioskami, dzięki ustaleniom odnośnie terenów łowieckich wynegocjowanych przez Persoka. W chudych latach musimy polegać na wymianie z kupcami, którzy odwiedzają nasze wybrzeże. Wymieniamy kły morsów i focze skóry na zboże, które pozwala nam przetrwać ciężkie zimy. Persok pośredniczył przy wielu z tych umów. Otrzymał to od załogi jednego z umańskich statków, które z nami handlowały. Tak podnosi figurkę niedźwiedzia. Zdaje się, że Persok wiele dla was zrobił. Zdaje się jednak, że ty też jesteś na owach. Czujesz dreszcz emocji podczas pościgu? Czy też wolisz, by się to już skończyły? Takie bieganie w kółko odciąga mnie od ważnych spraw. Miałem nadzieję się ustatkować.
To zapewne przywykłeś do większych wygód. A może lepiej. Ruszajmy, póki jest widno. Okej, ruszajmy. Ja? Tak. Aczkolwiek chcę jej pomóc w poszukiwaniach, nie mogę się doczekać, aż będę mógł ją wywalić i z powrotem wziąć matkę. Takie bardziej praktyczne podejście. Adrowy łuk rozpościera się przed sobą dokładnie tak, jak go widziałeś oczami Persoka. Saga nie rozgląda się, wypatrując śladów ruchu wśród drzew. Kiedy pada na ciebie cień łuku, zalesiony brzeg zamienia się w inną scenerię. Stoi już w innym lesie. Nagie poczerniałe pnie wyrastają z ziemi, jakby w smutku czuwały nad młodymi drzewkami delikatnymi krzewami. Idziesz wolno przez las i rozrzucone w nim ruiny. Jedynie kamienne kolumny i rozbite sklepienia pozostały po zniszczonych budynkach. Wśród nich widzisz elfy i Orlan. Twarze mają pomalowane, a dzieciwy łuków napięte. Okej. Czy to są te wiązy? Okej, nie mamy wiedzy ani przetrwania, żeby się dowiedzieć. Widziałem następne miejsce. Okej. I always get a strange feeling near the end of a hunt. Like an itch on the end of my nose. I feel like we're close. Sprawiasz wrażenie zaskoczonej. I am. After all this time. A part of me had already accepted that I'd never find him. That I'd be stuck wandering like this forever. Uh-huh. I'll admit, I didn't believe you at first. Still didn't until now. Czemu zmieniłaś zdanie? I haven't spent this much time around anyone since the long hunts in Nasitak. But I've gotten to know you, seen how you deal with Kith. Whatever else you turn out to be when we find Theos, you're honest. I know you wouldn't lead me astray in this. Okej. Chcę przez to powiedzieć, że ci dziękuję. Dana nikt nie uczynił dla mnie tak wiele. Czuję się niemal, jakbym znów była częścią wioski. Co zrobisz, kiedy będzie po wszystkim? Good question. Ciężko dostrzec cel ostatnich 5 lat, ale nasza wyprawa przypomniała mi, jak Persok zmienił naszą wioskę. Jak jego wysiłki i poświęcenie uczyniły nas silniejszymi. Jak błogosławieństwo dla Masuk wzmocni nas i zbliży do siebie jeszcze bardziej. Jestem dumna z tego, że ja właśnie przyniosłem to błogosławieństwo. Uderzał w adrową ścianę w dłonią. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw musimy znaleźć Persoka, a także twoją zwierzynę, Punio. Przez ten czas pomyślałam, co powiem Persokowi. Jak sądzisz, o czym mu opowiesz? I guess that depends on who he is now. I'd like to think that traveling for 5 years entitles me to give him a solid earful about all of it. But what really matters to someone in Persok's position? The village he left behind? The family he likely won't remember? Na pewno będziesz wiedzieć, co trzeba zrobić. You sound like my mother on my wedding night. W takim razie obyśmy wkrótce znaleźli tych, których szukamy. Dobra, ruszajmy. Dobra. Nie mamy żadnej wskazówki. Musimy tylko znaleźć las z ruinami. Może to będzie gdzieś po drodze do bliźniaczych wiązów. Może. Zobaczymy. Właśnie, jakie tu mamy wyjścia? Chyba tylko na południe. Chyba tylko, znaczy na wschód. Ja chciałbym znowu jakiejś miejscówki przegapić. Okej, właśnie, zakończono budowę czegoś tam. Tak. Czego dokładnie? Plac ćwiczeń. To co dalej mamy? Skład osobliwości. Dobra, jedziemy z tym. Będziemy jechać od góry. Jeszcze żywy labirynt możemy zbudować. Żeby polepszyć naszą obronność. Hey there. Zobaczymy, jak w tym tygodniu wyjdzie z podatkami i z łapserdekami. Dobra. Coś mamy. Nice and quiet. Dobra, to są te ogry, o których mówiłem. Naprawdę ich dużo. Dobra, otwórzmy ogień do druida. Paladyn zajmie się tym. Tam jest kilka jeszcze z nich. Hmm.
nie ogrzę na tronę. Dobra, rzućmy im tutaj morową chmurę. Dobra, rzucili coś na nas. Wiesz co, nam chyba przerwało wszystko. Dobra, to ja rzucę na nas zbroję. Troszkę podejdź tutaj bliżej. Ty do kogo strzelasz? Te strzelę do tej matrony. Dobra, ty rzucasz czar. Dobra, że powalmy tego druida. Okej, złapał nas zwarcie, więc nie powalimy go. Dobra, rzućmy jakieś coś, co nam pomoże trochę. Nie, bo tutaj nie będziemy mogli rzucać czarów. Bezwład. Okej, spoko. Możemy rzucić bezwład. Ty rzuciłeś zaklęcie? Możemy rzucić zamęt. Całkiem sporo ich tu jest. Okej. Weź ty przewróć to dobre. Okej, nie było potrzeba. Dobij to ogrzeba trochę. Ty rzuć się na tego druida. Tutaj przejdźcie. Strzelajcie do tej matrony, a ty zaś tyle lutujesz tam druida. Tak, wiedziałem, że to nie potrwa za długo. Gdzie ty jesteś? No nie wiem, co się z tego dzieje. O, jakieś powalenie na niego zrzucili. Dobra, rzućmy ten pomiędzy, może zdarzymy go uleczyć. Prawie wszystkich powaliło, niedobrze. Okej, dobra. On padł. Te plaga owadów nas nieźle masakruje. Wow. Prawie wszyscy nam padli. Dobra, musimy podnieść w takim razie... Musimy podnieść w takim razie przynajmniej kapłana. Nie, czy zdążę. Dobra, może odrzućmy ich. Alot, nie Alot, Eder, proszę. Okej. Dobra, ty możesz kogoś podnieść? Chyba nie. No, może. Okej, dobra, mieliśmy ich. Eder jeszcze jakoś żyje. Okej, rozwalił właśnie ogrzał matronę. Okej, i oni znowu padli. Co pewnie, przez to będą mieli dwie rany. Zobaczymy. Tak, to nie było najsprytniejsze. Dobra. Mamy taką jakąś osłonę. Czujną obecność, tak. Zbierzmy to. Tego. Dobra, ty użyj pomocy miecza. Dobra. Rzucę się na paladyna? Nie wiem. Możemy rozkaz na nich rzucić. Tak, ten druid tam jeszcze. Psioczy.
Możemy go przewrócić pewnie, co? Tak, no nie na to mało szansę, ale zawsze możemy spróbować. Okej, jednego z nich udało się przewrócić. Zawsze dobre i to. Dobra, teraz weźmy do tego druida. Okej, chyba te już mrówki poszły, więc możemy spróbować jeszcze raz pełnić pokonany. Chociaż teraz już nie będzie to aż takie potrzebne. Dobra. Ty rzucaj tutaj. Ty strzelaj do tego. Ty możesz ich jeszcze uleczyć. Szybko. Dziękuję. Dobra, spróbuj uderzyć tego brzegu druida. How may I help? Okay. Jeszcze tylko ten tam został. Muszę może... Wow, co ty robisz? Nie wiem co ty robisz, ale wracam do walki. O nie, nie chcę, żeby tu przyszedł ten plan. To nie byłoby wskazane. Okej, proszę cię, tylko nie padaj mi podobnie tutaj. Okej, dobra. Czy wy macie po dwie rany? Nie, macie tylko... A nie, jednak mają po dwie. Poważne poważenie, poważna rana, niezbyt fajnie, ale coś tam. Dobra, udało mi się przejść. Wierzcie mi, na poziomie trudności ta walka była dużo trudniejsza. Dużo. Dobra, w następnym odcinku zwiedzamy dalej wybrzeże Wiązów i szukamy lasu z ruinami. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!